Dobry wieczór Państwu. Chciałem serdecznie powitać wszystkich kibiców zrzeszonych i niezrzeszonych na dzisiejszym spotkaniu. 4 dni temu podjęliśmy wspólnie z zarządem Stowarzyszenia Nasza Kotwica, że dojdzie do takiego spotkania na trochę szerszym forum i po prostu, że gospodarzem dzisiejszego tego spotkania będą władze Stowarzyszenia Nasza Kotwica. Nie wiem, ale na cały klub może będzie około miliona. To jest na 6 zespołów. W tym są również i obiekty sportowe. Opłata za obiekty. Proszę? Opłata za obiekty. Opłata za obiekty. I mówię to o kwocie brutto. Tak, z tego trzeba odliczyć od razu 22% podatku, bo jest i podatek od płac, i podatek od wystawianych faktur za reklamę i tak dalej. Także musimy bardzo dużo popracować, bo nie ukrywam, myśmy robili, zresztą byliśmy w drugiej lidze i wiemy, ile kosztuje druga liga. Druga liga się wiąże to z dalekimi wyjazdami, z noclegami. Inaczej zawodnicy zarabiają w drugiej lidze niż w trzeciej lidze. Opłaty wszelkie, rejestracje, opłaty za zawodników, bo to wszystko podlega pod PZPN. Po prostu musi być lekarz na etacie, musi być speaker na etacie, musi być opieka medyczna na opiekę. Jest to już profesjonalizm w pełnym znaczeniu. I gdy będzie awans, to musimy mieć w granicach od 1,5 do 1,7 mln taki budżet. Nie jesteśmy w stanie sami wypracować, chociaż mam tu przygotowane cały projekt na banery, na strojach, ile firmy reklamowe, żeby się reklamowały i tak dalej. Milion, rozumiem, że jest milion na przyszły rok, około, tak dywaguję, tak usłyszałem taką sumę. Na cały klub. Na cały klub, ale nie ma mowy o tym, w przypadku awansu, żeby było założone, że jakaś suma zostanie dołożona, to w tym momencie, bo o tych wszystkich sprawach, o których wspominacie, o tym, że tak jak powiedziałeś, że tam 200 zł, bo to problem ośrodków polega na tym, że nikt nie chce się reklamować, to jest taki drobiazg, dlatego że oni nie mają interesu w tym, bo ci, co przyjdą na mecz, to są nasi miejscowi ludzie, więc oni nie wykupią miejsc w hotelach. To są banery miejsca dla innych firm i z waszą pomocą na pewno to się zapełni. Ten klub stół też, tylko to jest wszystko w budżecie klubu z punktu widzenia marketingowego, to jest nie więcej niż 20%. 20% to jest naprawdę dużo. 20% przy budżecie 1 700 000, 1 800 000 to jest 350 tysięcy, tak? To jest ta dodatkowa suma, którą wspólnie razem zarząd ze stowarzyszeniem jest w stanie wypracować. Uwierzcie mi, że to jest i tak bardzo duża suma w każdym budżecie tych klubów drugoligowych czy nawet pierwszoligowych. Mówimy o procentowym udziale. Jeżeli my potrzebujemy 1 700 000, 1 800 000, zarząd tak twierdzi, ja zawsze będę mówił, że nie dużo, jest za mało. Ale to w tym momencie uważam, że głównym, pierwszym punktem ważnym w rozmowach z miastem powinno być założenie jakiejś sumy w przypadku awansu. Między trzecią a drugą jest naprawdę ogromna różnica, to jest ten przeskok ogromny, gdzie kluby, jak widzicie, po długich ligach sobie nie radzą, bo się wycofują i padają właśnie ze względu na brak funduszy. Jeżeli nie będzie założonej, myślę, że już dzisiaj nawet w przyszłorocznym budżecie klubu określonej sumy, potwierdzam, w przypadku awansu, nie mówmy o rzeczy dokonanej, która dzisiaj jeszcze nie jest dokonana. Żebyśmy się nie zapędzili w kozi róg, ale powinna być założona suma jakaś, przez, takie jest moje zdanie, przez miasto i w tym kierunku powinniśmy lobbować. Strzelam, jest milion na rok, ale w przypadku awansu ta suma jest zwiększona na przykład o 40 czy 50%. W tym momencie łatwiej działaczom, czy na przykład mi w rozmowach z działaczami, rozmawiać o sprawach takich stricte drużyny, żeby ten awans zwiększyć szansę awansu, tak? Ja powiem jeszcze, przepraszam, to co trener powiedział, ja byłem na rozmowach, ale i rozmawiałem, budżet przewiduje 3 100 000 na sport. I to nie jest żadną tajemnicą, to będzie na piłkę nożną około 1 000 000, koszykówka ponad, reszta na pozostałe kluby, a dużo jest tych sekcji. Ja próbowałem to samo, panie trenerze, zasugerować co pan, że, bo ja jestem optymistą, ale umiarkowanym, że panowie, zapewnijcie mi, że jeżeli wejdziemy,
to dostanę pieniądze. Nie ma takich możliwości, twierdzę. Ja jeszcze chciałem Państwu powiedzieć taką rzecz, że no, nie możemy jednej rzeczy przespać. Jest plebiscyt i my tu musimy siłę swoją pokazać, wybierając najlepszego piłkarza, najlepszego trenera i żeby to ci ludzie wywodzili się z futbolu. I to od nas zależy i tu pokażemy siłę, bo będą władze miasta, będą radni, będą tego. Jeżeli nasz człowiek, piłkarz wygra, albo trener wygra, a tak bym bardzo mi się z tego cieszył, to już jest promocja. Ja bym zachęcał gorąco wszystkich, żeby skoncentrować się też na plebiscycie, który się odzywa w Koszalinie. GK.TR.3 to jest trener polakowski. 18 głosami prowadzi aktualnie. Przed MMA i kickboxingiem. Czy napisali w głosie koszalińskim, ja śledzę naprawdę te rzeczy na bieżąco, napisali, że Krymowskim interesuje się też Gwardia. Nasza ulubiona Gwardia Koszalin. I też i my, Krymowskiemu kończy się w grudniu kontrakt 2011 roku. Od 1 stycznia jest wolnym zawodnikiem i to on myślę, że podejmie decyzję, czy będzie grał w Kotwicy, czy gdziekolwiek. Na pewno w momencie podpisania umowy każdego zawodnika naprawdę dowiecie się piersi, ale zrozumcie też nasz, mnie jako trenera i na pewno zarząd, że do momentu, jeżeli zawodnik nie złożył podpisu, trudno cokolwiek dywagować, nawet ja wiem, że to są prasa i wy też chcecie tym żyć, ale nie spodziewajcie się, że będziemy rzucać wam nazwisko.